Kaczka w japonkach. Na kartofisku pasiaste stonki jadły ziemniaki w nocy i dzionki. Pałaszowały liście, łodygi i jedna przez drugą, jak na wyścigi. Wśród nich znalazła się jedna taka, która straciła chęć na ziemniaka. Przestała robić z liści koronki i powiedziała do innej stonki. Wczorajszej nocy mi się przyśnił daleki kraj kwitnącej wiśni. Dlatego dietę swą odmienię, liście kartofli na ryż zamienię. Jak powiedziała, tak też zrobiła. W czasy w Japonii wykupiła. Tydzień żegnała familię liczną. Wzięła do ręki walizkę śliczną. I opuściła swe kartoflisko, szybko udając się na lotnisko. Stamtąd bez zbędnej ceremonii skoczyła w górę. Hop! Do Japonii. Tam odnalazła pole ryżowe, gdzie rozpoczęła swe życie nowe. W liście rodzince pokłony słała. I tak swą podróż opisywała. Zaczęłam nosić paski kimono. Zostałam też samuraja żoną. Codziennie rano przed śniadaniem z wiśni układam ikebanę. Pochwalę się też z wielką dumą, że wieczorami trenuję sumo. Do tego jako jedyna stonka nad ryżowiskiem fruwam w japonkach. Lecz oczy mi wyszły ze zdumienia, kiedy dostałam ryż do jedzenia. Obok okrągłej ryżu miseczki nie było łyżki, tylko pałeczki. Jeść pałeczkami? Sztuka nie lada. Już mam łykać? Pac! Wszystko spada. I choć jej wciąż wymachuje, w brzuchu mam pusto. Sił mi brakuje. Cóż dalej robić? Rada nie rada. Chyba powrócę do swego stada. W Japonkach, głodna, dam stąd drapaka do kraju kwitnącego ziemniaka. Niech dla każdego, kto przygód szuka, z tejże historii płynie nauka. Jeśli chcesz zwiedzać dalekie kraje, znaj panujące tam obyczaje.